Pedro Regis Anguera, Brazylia, orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, przekazane w dniu 5 września 2024 roku. Matka Boża zwraca się do nas kolejny raz, mówiąc: drogie dzieci, przyjmijcie rzeczy nieba i uciekajcie od nowości tego świata. Nie zapominajcie, we wszystkim Bóg jest na pierwszym miejscu. Jeśli Pan nie zajmie pierwszego miejsca w waszym życiu, będziecie jak błąkający się żeglarz bez celu i bez wiedzy, jak dotrzeć. Szukajcie wskazówek dla waszego życia w Ewangelii. Poprzez Ewangelię odkryjecie skarby Boga dla siebie. Oddajcie swoje istnienie Panu, a On zatroszczy się o was. Nadejdą bolesne czasy i wielu zachwieje się w wierze. Cokolwiek się wydarzy, pozostańcie przy prawdzie, którą możecie znaleźć tylko w Kościele katolickim, jedynym założonym przez mojego Syna Jezusa. Matka Boża mówi, że nadejdą czasy, w których wielu zaprzeczy prawdziwej wierze i zanieczyści się bagnem fałszywych doktryn. Bądźcie uważni, kochajcie i brońcie prawdy. Przyszłam z nieba, aby wam pomóc. Słuchajcie mnie. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami kolejny raz. Maria błogosławi nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosząc, byśmy pozostali w pokoju.